Nazywam się Ewa Zarzycka, jestem artystką sztuki performance i nie tylko performance, jestem po prostu artystką, po prostu sztuki. To jest mój podcast pod roboczym tytułem Performance bez tytułu. W podcaście tym robię to, co najbardziej lubię robić, czyli rozmawiać z ludźmi sztuki na tematy sztuki. I rozmawiamy między innymi o codziennym życiu artystów, nie tylko artystów, ich codziennych rytuałach i praktykach, o problemach warsztatu, o tym, co oni myślą o sztuce, jak ją rozumieją, o projektach, wydarzeniach, planach i o roli artysty w świecie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Paweł Korbus, artysta. Paweł Korbus jest performerem i aktorem. Pochodzi z Lublina, tutaj studiował. Pawła najbardziej, gdyby wymienić kilka takich charakterystycznych pojęć, co charakteryzuje Pawła, no to podróże, prowadzenie warsztatów i już wiem, jest twórcą i współtwórcą międzynarodowych projektów artystycznych, podróżuje, poszukuje, prowadzi warsztaty. I teraz... Cześć Paweł. Cześć Ewa. Dziękuję bardzo, że się zgodziłeś na rozmowę i jakbyś mógł teraz powiedzieć, czy cię dobrze przedstawiłam, może chcesz coś dodać od siebie albo coś sprostować. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Paweł Korbus, jestem artystą sztuki performance i nie tylko performance, po prostu sztuki. Robię to od wielu lat, chociaż nie do końca wiadomo, czym to jest, ale gdzieś w tych rejonach sztuki poruszam się. Kiedyś mówiłem, że w życiu chciałbym zajmować się miłością, sztuką i podróżami. No i to ci się spełnia? Od czasu do czasu. No a powiedz... Szala przeważa się czasem na jedną stronę, czasem na drugą. Czasami mam chęć wszystko porzucić i robić coś zupełnie innego, ale zawsze wracam też ale do tej co na przykład byś robił, gdybyś uciekł od tej sztuki i sztukę porzucił? Na przykład mógłbym iść w biznes. Czemu nie? Ale ja potrzebuję tych subtelnych jak kości i tych wszystkich zwariowanych ludzi, którzy zajmują się sztuką i tego drążenia w nieznanym. I właściwie nie ważne w jakiej to jest w formie gatunku, czy w teatrze, gdzie spędziłem dużo lat, chociaż patrząc z zewnątrz, to może nie mam tych predyspozycji, ale wszedłem w to i byłem w tym na całego, a później to trochę wyszedłem, bo mnie przestało to satysfakcjonować i wszedłem też w inne rzeczy. Performance już dużo wcześniej też właśnie. To słuchaj, bo teraz tak. Moje myślenie o zadawaniu ci pytań uległo rozdwojeniu, bo nie wiem, czy cię zapytać o performance, czy o twoje początki.
Jak dawno się to wszystko zaczęło? Dlaczego wybrałeś sztukę? A o performance zapytam cię później. Tak jak już zacząłem mówić, to się wzięło z tej potrzeby wyrażania, z potrzeby znalezienia jakiegoś kanału ekspresji własnej dla siebie samego, z jakby ujście dla wyobraźni, dla tych emocji, jakie wzbudzały się we mnie nastolatka w niedużym mieście we wschodniej Polsce, gdzie nie było, w małym mieście pod Lublinem tak naprawdę, gdzie nie było tej sztuki za dużo. A ja łapałem różne skrawki, wiadomości i informacji i zaczynałem drążyć. I to mnie fascynowało i w jakiś sposób fascynuje do tej pory. Taki był początek. Zaczynałem od robienia fotografii i od robienia takich mini wystąpień na konkursach recytatorskich. Ale powiedz mi, czy to była recytacja poezji, czy prozy, czy jakieś odgrywanie, jakiś scen? Ja okrutnie jąkałem się, nie mogłem mówić w ogóle, albo prawie w ogóle, a jak mówiłem tekstem cudzym, tekstem poety czy zadanym tekstem, to mogłem mówić. Mogłem mówić na scenie, jakby byłem w ruchu i wymyślałem sobie takie działania, żeby móc mówić. To ja nie recytowałem. Były takie kategorie wywiedzione ze słowa, więc sobie robiłem coś, co jeszcze nie było monodramem. Było jakimś rodzajem akcji i jakby jeździłem na te konkursy. A no, że zawsze ale miałem dziwne pomysły, to jakoś zaskakiwało ludzi i działało. I jakby to mnie nakręcało, to mi dało, to dawało właśnie to z tym mówieniem, wszystko było ze słowem, jakby to otwierało mi ten kanał. Później też przez to zaangażowałem się w pracę teatralną, gdzie to słowo łączyło się z ruchem, łączyło się z działaniem na scenę i z takim pełnym wejściem w to działanie, na całego, bez cergieli. Ale też cały czas była ta warstwa wizualna, też robiłem fotografię, dużo fotografii. Potem skręciłem w kierunku rzeźby na początku studiów. Ale poczekaj, bo jeszcze, bo ile miałeś lat, jak brałeś udział w tych konkursach recytatorskich, jak uczestniczyłeś, tak jak mówiłeś kiedyś, w tych różnych zajęciach, różnych kółek zainteresowań, a to fotografia, tam, a to malarstwo, a to jakieś tam plastyczne zajęcia. No i potem zdecydowałeś się zdawać na studia, na ten wydział artystyczny, tak? Nie uczestniczyłem w tych kółkach zainteresowań, bo byłem wycofany i się bałem ludzi. I nie mogłem się z nimi za bardzo komunikować, więc sam sobie wymyślałem i robiłem te kółka plastyczne. Nie wiem, miałem 16 lat, jak kupiłem pierwszy aparat fotograficzny. A co to był za aparat? Zenit 112. I masz go jeszcze? Mam, gdzieś leży w szafie. Aha, ale jest sprawny? Chyba tak. Ja go dawno nie używałem.
ale powinien być sprawny. No dobra, i potem zdawałeś na studia, na Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zgadza tak? się, tak. Ale powiedz mi, bo wiem, że robiłeś dyplom z rzeźby, bo byłam na twojej obronie dyplomu. Tak. Ale ty wybrałeś to studiowanie rzeźby, tak? Ja wybrałem specjalizację z rzeźby w Lublinie na kierunku edukacja plastyczna, bo wtedy nie było jeszcze tam specjalizacji z fotografii. Ja chciałem być na foto. Aha, ale, aha. ale ta rzeźba mnie też pociągała, działania z tymi bryłami, potem z przestrzenią bardzo. Myślę, że sporo się nauczyłem tam, nawet jeśli teraz nie rzeźbię, no to właśnie te bryły i przestrzeń to jakby to ma przełożenie na inne działania, na inne moje działania. Byłem w pracowni rzeźby najpierw u profesora Mieleszki, a później u profesora Adama Myjaka i tam robiłem dyplom, ale już byłem rebeliantem i nie chciałem robić dyplom z rzeźby. Robiłem dyplom na dyplom z rzeźby robiłem performance. No to ja to pamiętam, bo byłam na tej obronie twojego dyplomu i pamiętam właśnie pytania, które ci zadawał twój profesor Adam Myjak na temat tego, jeżeli dobrze pamiętam, czy pójdziesz bardziej w kierunku rzeźby, czy bardziej w kierunku performance? Ja nie pamiętam, co mu odpowiedziałem. Prawdopodobnie gdzieś tam wyminąłem odpowiedź, jedno i drugie robię cały czas. Może nie klasyczną rzeźbę, ale działania z materią, obiekty, instalacje. Mam kilka realizacji dużych też. Czyli można by o tobie powiedzieć, że jesteś rozdarty pomiędzy performance a obiekt? A obiekty? To brzmi dość dramatycznie. No a powiedz mi, Paweł. Ja bym to jednak określił tym rodzajem płynnego przejścia. Płynnego przejścia? Tak, między tymi działaniami efemerycznymi i działaniami z materiami, z tymi działaniami stabilnymi w czasie i tymi chwilowymi, które dzieją się tak naprawdę między ludźmi najbardziej. Dobra, Paweł, to powiedz mi teraz, czy ty już od początku studiów byłeś w jakimś teatrze? Nie byłem, ale chciałem być, ale mnie nie chcieli, bo się nadal jąkałem bardzo i próbowałem z tym jąkaniem walczyć i jak wszystko, jakie te terapie z jąkania zawaliły się, to wtedy przystąpiłem do teatru. Ale już cię wtedy ktoś przyjął, jakiś teatr, tak? Tak, tak, tak. Chyba na drugim czy trzecim roku, na drugim roku zacząłem pracę z grupą Orkiestra Antyczna i Tańce Labiryntu. Dwie grupy, które wtedy jeszcze były w składzie Teatru Gardzienice, tutaj pod Lublinem, ale zaraz potem się odłączyły od tamtego miejsca i razem stworzyliśmy Teatr Chorea. I to był 2004 rok. I od tamtego momentu pracowałem bardzo intensywnie z tym teatrem przez wiele lat.
A teraz pracuję mniej intensywnie. Aha, a powiedz mi, kiedy wobec tego pierwszy raz zetknąłeś się z performance, ze sztuką performance? To w czasie, ja wcześniej widziałem w telewizji jakichś dziwnych ludzi, którzy robią rzeczy, których nikt nie wie dobrze w panoramie lubelskiej. Widziałem relacje z Art Contact. Ale aha, później... To ile miałeś wtedy lat? Nie wiem, nie pamiętam. Czy to było po, nie, no, to, czy to było po fakcie? Było przed studiami jeszcze, może miałem z 18 czy 19, ale później zaczynałem chodzić często do galerii Labirynt i jakby wyłapywać też rzeczy też z różnych plakatów, z ogłoszeń, ktoś robi performance, więc idę, nie wiem o czym to jest i czym jest to dokładnie, ale idę, bo mnie to w jakiś sposób pociąga i też namawiałem ludzi z tej grupy ze studiów, żeby chodzić, patrzeć, obserwować. To nie było dość popularne. A powiedz mi, a pamiętasz, jakie pierwsze performance na żywo widziałeś? Pierwsze performance na żywo. Nie wiem, czy to było pierwsze, ale mam takie trzy teraz w głowie, wyświetlają mi się. To był Jan Świdziński. Jan Świdziński w Centrum Kultury Lubelskim, czyli prawdopodobnie zaproszony przez Ośrodek Sztuki Performance. I to było w czasie wybuchu, zaraz po wybuchach na Bali w Indonezji. I pan Jan Świdziński robił bardzo, bardzo proste działanie. Ja go totalnie nie rozumiałem i dopiero zrozumiałem bardziej, jak opowiedziałem je koleżance. I też mniej więcej w tym samym czasie Przemysław Kwiek, też w Centrum Kultury, miał swoje wystąpienia z bardzo rozbudowanymi narracjami i właśnie takimi ironicznymi komentarzami, czyli zupełnie coś innego. I pani Adina Baron w Labiryncie ze swoim performance o domu. Mnie to jakoś bardzo wzięło wtedy i poszedłem z nią rozmawiać, chociaż nie rozmawiałem wcale po angielsku i Adina zaprosiła mnie na następny dzień, robiła warsztaty z performance i wtedy jeszcze nikt nie robił w Lublinie warsztaty z performance. I ja poszedłem tam. Warsztaty odbywały się w sali czarnej w Centrum Kultury. Aha. No. A powiedz mi, a teraz jak już sam jesteś artystą, performerem, to czym dla ciebie jest performance? Czym dla ciebie jest sztuka performance? Jest rodzajem komunikacji, komunikowania się z drugim człowiekiem i przekazywania temu drugiemu człowiekowi czegoś poprzez ten bezpośredni kontakt najczęściej właśnie i spotkaniem tego człowieka w jakiś sposób
Ja patrzę na ludzi, którzy przychodzą, ludzie patrzą na mnie, ja coś robię, oni coś robią. Ja oddziałuję na nich, oni oddziałują na mnie. I to jest ta wymiana i to jest czasami bardzo trudne, ale to mnie to pociąga. A powiedz mi, jak to jest, bo chciałam ci zadać pytanie jakby takie dalej jeszcze na temat performance, o ten warsztat, nie? Ale z drugiej strony sobie pomyślałam, że takie pytanie bardziej pojemne może, że jak to jest u ciebie? Jak przebiegają te procesy? Czyli jak przebiega droga od koncepcji do realizacji? I nie pytam tutaj tylko o performance, to jest pytanie dowolne. Odpowiesz tak, jak ci serce dyktuje po prostu. No to nie jest jasna droga i to nie przebiega za każdym razem w ten sam sposób. Cały czas coś mi się rodzi w wyobraźni, cały czas coś tam się pojawia. Jakieś intuicje, magmy, skojarzenia, słowa, obrazy, ale one się nie artykułują. Potrzebuję jakiegoś mocnego punktu stymulującego, który mnie będzie, który wskaże to, żeby coś artykułować. To są przykład terminy, które zbliżają się, albo zaproszenia, albo często ze złości też. Albo te jakieś idee noszę długo, długo w głowie, że rozkminiam to. Potem chcę sprawdzić, czy to w ogóle ma sens i wtedy dochodzi do realizacji. Zapisuję te pomysły często je zapominam i później one wracają też w zmienionej formie. Ale to też czego ogólnie przy performance, to są czasami takie od tych intuicji wychodzi, że chciałbym zrobić coś takiego i jakby też po to, żeby dowiedzieć się, jak to jest, co to robi ze mną, jak ja będę robił to, czyli doświadczyć tej sytuacji, wejść, wykreować sobie jakąś sytuację i w nią wejść i później przeżyć to. Ale też jakby też jest droga od słów. Najpierw są słowa, później one się albo jedno słowo i później w tym procesie myślenia o tym to się transformuje, dokładają się następne elementy, później wszystko trzeba wykasować i wtedy jest szansa dojścia do sedna. Czyli musisz mieć ten punkt wyjścia i presję, tak? Presja i jakieś napięcie, tak, myślę, że tak. Jak ryby głębinowe, które bez tego ciśnienia, bez tego momentu presji nie mogą funkcjonować. A powiedz, Paweł, taką rzecz. Czy mógłbyś wskazać jakieś takie punkty przełomowe, czy punkt zwrotny, czy punkty zwrotne w swoim rozwoju, czy tam na drodze twojej sztuki? Czy masz coś takiego? Takich punktów było
Kilka, one może nie były bardzo wyraźne i spektakularne, ale to często by było tak, że coś wchodziłem na całego, angażowałem się, robiłem jak te właśnie prace rzeźbiarskie na początku studiów. Robiłem, a później miałem odwrót. Wiedziałem, że już nie chcę tego robić, albo nie w taki sposób, coś było niewystarczającego i porzucałem to i zmieniałem, jakby szukałem innej drogi. Podobnie było z tym teatrem. Jakby wejście w to na całego, jakieś tam sukcesy, nawet wyjazdu, dużo, dużo pracy, dużo, dużo też zabawy, dużo energii od ludzi i dużo bardzo fajnych rzeczy, ale też po latach jakby dużo zmęczenia i jakby taka rutyna w tym. I ja już nie chciałem być w takim rodzaju rutyny i w takim rodzaju w takim trybie pracy, i więc też jakby taki moment, decyzja, odwrót. Kolejnym punktem była na przykład pierwsza rezydencja artystyczna za granicą. Ja jakby pojechałem do Turcji na miesiąc i zderzyłem się trochę z całkiem innym myśleniem, z całkiem innym rozumieniem nie tylko świata, ale nawet tego w codziennym funkcjonowaniu, całkiem inny język ciała, gestów, inne duchy, inne wyobrażenia, które są pod słowami. Aha, powiedz mi, kiedy po raz pierwszy, który z Twoich wyjazdów, czy tam mniej więcej chodzi mi o czas, był takim właśnie ważnym przełomem, zwrotnym punktem w Twoim rozwoju, że można powiedzieć, jakbyś powiedział, że od tego czasu, nie wiem, no zacząłem podróżować i to jest takie, rozumiem, że ważne doświadczenie dla Ciebie. Tak, ja jeździłem dużo z tym teatrem, bo właśnie podróżowaliśmy, ale tym punktem zwrotnym był wyjazd bez grupy ludzi, bez tego, że jedziemy pracować razem, grać spektakl, jest 15 osób, reżyser, ty masz ustawione wszystko, wiesz co robić. Pojechałem na rezydencję artystyczną jako performer. Pojechałem za Agatą Bielską i z Agatą Miloch. To był rok 2012. Pojechaliśmy do Antakya w Turcji. Nikt tam nie robił performance wtedy i nikt nie robił warsztatów performance i poprosili mnie, żebym coś zrobił właśnie, żebym z ludźmi pracował i zrobił warsztaty performance. No i to był ten moment. Bardzo trudny, bo trzeba zmierzyć się w ogóle dowiedzieć się dokładnie, jak to działa, to co robisz, i żeby móc to przekazać innym też. No i to jakby to doświadczenie najtrudniejsze może w tamtym momencie, i bardzo ważne, i też w sumie bardzo fajne, jak patrzę na to z perspektywy, bo tam udało się zaszczepić w ludziach coś, i część, dwie, trzy osoby z tamtych warsztatów są nadal w sztuce i zostały
stali performerami i performerkami. Tamci ludzie młodzi z tych twoich warsztatów z 2012 roku w Turcji, młodzi tak? I nie młodzi, tak. Z jednym tym performerem, który wtedy był uczestnikiem moich warsztatów, po tych latach, 7 lat później pojechaliśmy robić razem projekt w Bejrucie na przykład. I on tam był gwiazdą. Co daje jakiś rodzaj satysfakcji. Od tamtej pory zacząłem drążyć właśnie bardziej te rzeczy, te różnice w myśleniu, w mentalności, obserwować ludzi bardziej. Też jak zderzasz się z czymś takim, że jakby są te inne wartości u podstaw twojego funkcjonowania, to pytasz się, a co ty masz wdrukowane w głowę? Co ty masz? Skąd jesteś? Co tutaj na tym terytorium wjechało ci jako ta niepodważalna podstawa? I mnie to ciekawi. To mnie ciekawi i kilka takich właśnie artystyczno-badawczych rzeczy robiłem też. Bo Paweł, bo ty teraz mówisz o tym, co można określić, że bierzesz udział, jesteś twórcą i współtwórcą i uczestnikiem przeróżnych międzynarodowych projektów artystycznych, tak? Próbuję być w tym i robić to i jakby lubię komunikować się z ludźmi z innych miejsc i pracować razem. Tak. Tak. Czy mam o tym opowiedzieć bardziej, czy... No, ja nie wiem, no jak chcesz. Bo tak jakbyś miał powiedzieć, nie wiem, komuś, kto cię nie zna i pierwszy raz cię słyszy i pierwszy raz dowiedział się o twoim istnieniu, jakby na czym, krótko, nie? Co to są za projekty, na czym to polega, od kiedy je robisz i czy chcesz je robić nadal? Jaki to jest rodzaj, nie wiem, tej energii w tej pracy, jaki to jest rodzaj doświadczenia. Jakbyś tak mógł powiedzieć, no tak sobie wyobrażam, że są ludzie, którzy nic na ten temat nie wiedzą na przykład. I nawet tacy, którzy cię znają z twoich performance, czy z twojego bycia w teatrze, no to wiedzą, że ten Paweł Korbus gdzieś tam jeździ, prawda, w czymś tam bierze udział, coś współorganizuje, ale jakby nikt tego nie drąży, prawda? Nikt dokładnie tego nie tak, wie. Zazwyczaj nikt nie drąży. A ja jadę i właśnie próbuję skomunikować się z ludźmi i drążyć różne rzeczy i sprawdzać, kim oni są, o co im chodzi. To są często projekty artystyczno-edukacyjne, bo tak jest łatwiej wejść w tą komunikację z tymi lokalnymi społecznościami, tak jak tutaj już opowiadałem o Bejrucie. Razem właśnie z ludźmi z Antakii, z Turcji pojechaliśmy do Bejrutu i tam z grupą aktywistek tak naprawdę, z ludźmi nie zajmującymi się sztuką, robiliśmy projekt dotyczący granic mentalnych i granic
fizycznych i jakby performatywnymi metodami z tymi warsztatowiczami próbowaliśmy rozmawiać o tym i jakby też znaleźć tym tą sztuką performance, wykorzystać metody, żeby porozumieć się i żeby tym ludziom też jakby otwierać te kanały ekspresji. No właśnie, bo teraz rozmawialiśmy o tych projektach i zacząłeś mówić o warsztatach, prawda? Tak. I też prowadzisz warsztaty i wiem, że się w to angażujesz. I czy możesz na ten temat coś powiedzieć? Angażuję się, bo lubię ludzi i lubię być z nimi w tej relacji i nie odpuszczam. I to, co dostaję od ludzi, też mnie bardzo cieszy. Często jest to jest ta wartość dodana też. Analizujemy język sztuki performance i język sztuki w ogóle i z niektórymi grupami da się wejść głębiej, z innymi nie. Czasem jest dużo chęci, a mniej możliwości. Ale mi się podoba to, że ludzie są tym zainteresowani, albo że można mówić im, że istnieje sztuka performance, której nie robi tylko nasza starsza koleżanka Marina Abramowicz, tylko też są inne drogi. Bo jest coś takiego ostatnio, że nas na hasło performance wielu ludziom niezwiązanym ze sztuką wyświetla się ta jedna artystka. No tak, ale to od czasu po prostu filmu. Tak. Ale no, ona... Od czasu, tak. Ona Marnia Abramowicz. Termin performance wprowadziła pod strzechy, tak zwane. Tak, bo ja nawet kiedyś pojechałam na Ukrainę, zaraz po tym, jak ten film trafił do tego obiegu międzynarodowego. Mhm. I można powiedzieć, że niemalże w każdej wiosce pod Drohobyczem na Ukrainie, jak ktoś wiedział, że ja się zajmuję performance, to mnie pytał o Marinę Abramowicz, oglądałam ten film, co myślę o tym i tak dalej. No właśnie, a też jakby trzeba też opowiadać o innych artystach i dać ludziom narzędzia, żeby robili swoje performance, takie czy inne, ale wypływające z nich właśnie. Nie tylko to, co zobaczą w tym u pani. No, teraz już można powiedzieć, że od pewnego czasu na uczelniach jest przedmiot performance i artyści sztuki performance są wykładowcami w Polsce i nie tylko w Polsce, ale kiedyś przecież z tych wszystkich starszych artystów, bardzo dobrych, każdy z nich wywodził się z zupełnie czegoś innego, z jakiegoś kompletnie innego świata, z innej, nie wiem, dyscypliny, tak jak ten przecież Zbyszek Warpechowski, to z tej improwizacji poetyckiej. Tam Alistair MacLennan z rysunku. Ten Jason Lim z takiej ortodoksyjnej pracowni ceramicznej. I tak dalej, i tak dalej.
No właśnie, to może mieć różne, to nadal może mieć różne podstawy, różne punkty wyjścia, ale jakby to też jak powiedzieć to. Pewna kuratorka powiedziała mi kiedyś, że nie da się robić warsztatów performance, bo performance jest darem. I już. I się nie da. No i się nie da. Może się nie da, może w tym rozumieniu się nie da, bo nie każdy to czuje, ale można uruchomić w ludziach jakby to. Uruchomić ich w ten sposób, że mogą sięgnąć po ten przedmiot, czy po słowo, czy po wszystko, po każdy element, każdą substancję świata materialną i niematerialną i coś z nią robić, jakby transformować i jakby to jest. Można prowadzić tą grę i niektórych to doprowadzi do sztuki i do robienia sztuki performance'a. A jakby to też oczywiście nie ma jednej definicji, jednej drogi i wszystko staje się performatywne i jest tak opisywane No. coraz szerzej. Ale też coraz bardziej specjalizują się te kategorie. Ale to jest żywe cały czas. I jeśli kogoś pociąga, to właśnie te energie ludzkie i własne, i to nakręca, no to będą to robić ludzie. Lepiej, gorzej, tak czy No. inaczej. No, domyślam się, która to była kuratorka, ale to nieważne. Ważne jest, że powiedziałeś, że nie mają sensu, że są takie opinie, że nie mają sensu warsztaty performance, sztuki performance. I to tak samo, ja też przecież jestem wykładowcą sztuki performance we Wrocławiu na Akademii i zaprosiłam kiedyś kolegę, profesora z innej uczelni, który co prawda nie ma przedmiotu performance, ale też ileś tam performance w swoim życiu wykonał, i on w trakcie tych zajęć otwartej pracowni powiedział, że jego zdaniem nie ma sensu w cudzysłowie uczenie performance. No ale to tak samo, ja myślę, że przez analogię to można powiedzieć, że no, nie ma sensu uczenie performance, czyli nie da się nikogo nauczyć performance, no to tak samo nie da się nikogo, nie wiem, nauczyć rzeźby, Malarstwa. malarstwa, rysunku i tak dalej, i tak dalej. Bo po prostu nawet wyczucia formy, nie wiem, w pracowniach ceramicznych też nie można nauczyć. Ktoś może się nauczyć chemii, jak tam te jakieś szkliwa czy inne tam wypieki robić w jakiej temperaturze, ale po prostu tej wyczucia formy nie można kogoś nauczyć, no bo albo ktoś to czuje, albo nie, może się tam jakoś czegoś dowiedzieć, ale czyli można powiedzieć, to nie polega na uczeniu. No to jest udostępnianie wiedzy, udostępnianie technik i dzielenie się doświadczeniem. A czy, no, tak jak, czy kogoś da się nauczyć bycia artystą i robienia sztuki? Nie wiem. Tak jak nauczyć kogoś bycia genialnym chemikiem. Jak nie ma się dryku do tego, no to nie działa, albo sam człowiek się męczy i już. I też No. jakby po akademiach, po kierunkach malarstwo, rzeźba, tylko jakiś mały procent tych studentów kontynuuje swoje kariery jako artyści i artystki. Tak No, ja myślę, mówiąc. że
że ja myślę, że w tej chwili po prostu, znaczy ja przynajmniej tak uważam, że po prostu podział w sztuce na dyscypliny jest bez sensu, bo wiadomo, że mówimy o performance, o rzeźbie, o obiektach, o instalacji, o wideo, ale sztuka jest po prostu jedna i artysta ma prawo, niezależnie od tego, w czym jest dobry, jak jest tam postrzegany, jak jest wykształcony, używać wszystkiego, wszystkich środków, jakie są tylko po prostu dostępne. Jedna, tak, przepraszam, że przerwę cię, jedna, ale nie jednolita i jest właśnie bardzo dużo dróg i ścieżek rozumienia tej sztuki robienia i jakby też z tych doświadczeń podróży to wynika mi bardzo to właśnie rozumienie tej ekspresji na tym terytorium, jakby to się z geografią łączy bardzo i ze wszystkimi strukturami religijno-mentalnymi, politycznymi. I jakby nie ma jednej drogi i jednolitej sztuki. No, ja mówiłam o tym, że sztuka jest jedna, nie dlatego, że jest jednolita, tylko że właśnie w niej jest nieskończona ilość możliwości wyborów przez każdego artystę. No, ale teraz ci chciałam zadać pytanie z innej beki, bo jesteś, masz bardzo sprawne ciało. I chciałam zapytać, bo to jest twoje takie narzędzie, czy ono ci przeszkadza, czy pomaga w sztuce, na przykład w performance? Ta twoja sprawność tego ciała. Jestem bardzo sprawny i mi to bardzo pomaga i w ogóle świetnie. I piękny i mam duże zęby. Jest świetnie. Oczywiście to jest raz tak, raz tak. Czasami w jedną stronę, czasami w drugą. Czasami wydaje mi się, że już straciłem tą sprawność i jakby nie straciłem swoje... Ale ze względu na wiek? I straciłem narzędzie do pracy. Nie? No przecież te sprawności też się zmieniają w czasie. Jedno się wytraca, inne sprawności budują się. Ja długo też przez tą pracę właśnie w teatrze fizycznym, teatrze ruchu, gdzieś to ciało było bardzo ważne i jakby ta sprawność i operowanie tymi środkami. Ale to się zmienia. Wszystko jest tutaj płynne. Czasem przeszkadza, czasami ta wizualność performera też jest jakby nieznośna i ja sam swojej czasem nie lubię, a czasem wykorzystuję to. Tak, to ten Jiří Surówka mówił, że już na performerów nikt nie może patrzeć. No ale słuchaj, bo przyszło mi do głowy takie skojarzenie, że skoro jesteś, można powiedzieć, od dłuższego czasu i w teatrze, i w performance, to czy w tobie jest ta dyskusja, która może teraz trochę przycichła, ale przez wiele lat była bardzo istotna, przynajmniej w Polsce, ten spór pomiędzy performance a teatrem.
czy w tobie to jest, bo jesteś i człowiekiem teatru i performerem. I czy też w tobie jest ta dyskusja, czy sam z sobą na ten temat rozmawiasz, a może nie, albo w jakiś sposób to, nie wiem, postrzegasz, jak się z tym rozprawiasz. No ta dyskusja wzbudza się od czasu do czasu, czasami w formie takiej właśnie komicznej, a czasem w takiej formie, że ktoś mówi, o to jest okropne, takie teatralne, nieznośne, a z drugiej strony słyszę, że co ci performerzy robią, to i to postawi te dwa patyki przewrócą się i to już, tak? Po to tutaj przyjeżdżał 2000 kilometrów i jechał, żeby zrobić to i jakby albo długo w tym konflikcie było po prostu jakieś niezrozumienie duże. Teraz to transformuje teatr, chce być bardzo performatywny, a sztuka performance też skręciła bardzo w takie, też jakby to się wymienił się trochę ten język, ci artyści patrzą na siebie i nie ma już aż takiego rozdźwięku. Jest nadal jedno od drugiego odróżnia się, ale to się zmienia. To są płynne transformacje. Ja mam czasem wrażenie takie, że jedni nie lubią mnie nie właśnie za teatr, a inni za performance. Że cię nie lubią, tak? Ale może inni cię na przykład lubią. Być może. A powiedz Paweł, jeszcze na przykład, bo wiem, że robiłeś i robisz od czasu do czasu performance do kamery, prawda? Tak. No i co ty o tym myślisz? Jak to traktujesz w swojej praktyce? Czy możesz coś powiedzieć na ten temat? Od czasu do czasu siadam przed kamerą sam. Wtedy już nie pracuję z kamerą i pracuję z tym, co widzę w tej kamerze i z jakimś obrazem siebie. To się bierze, to jest jak nie mam siły do ludzi. Już za bardzo. Albo jak mam rzeczywiście coś do powiedzenia ze sceny do tej kamery. Albo żeby samemu sobie sprawdzić, w jakim punkcie z tymi swoimi pomysłami, albo nie pomysłami, tylko tą mgławicą idei w głowie i wyobrażeń, w którym miejscu jestem i co mogę z tym zrobić dzisiaj. A jak myślisz, bo w tej chwili pomyślałam, że ten temat, o którym w tej chwili mówimy, on się jakoś łączy też z tym czasem, w którym jesteśmy od pół roku przecież, tej pandemii koronawirusa. I na pewno się spotkałeś z takim terminem performance online, nie? Tak. I że co ty myślisz o tym? Czy coś takiego w ogóle istnieje? Jak takie? Czy to jest w ogóle performance? I w jakim kierunku to pójdzie? Czy też w jakim kierunku poszłoby, gdyby nie było żadnej innej możliwości? Jakby te wszystkie narzędzia do robienia performance online były dostępne od dawna były komunikatory internetowe z kamerami i można było robić, spotykać się online na żywo z
wieloma ludźmi, ale to nie było tak popularne na polu sztuki. Oczywiście działy się takie rzeczy, ale to by było bardzo marginalne. Kamera i internet nie przynosi wszystkich pasm, na których performer operuje. I to jest inna praca. Można coś robić, to mniej lub bardziej tak czy inaczej działa na ludzi, ale to nie jest tym samym. Jesteś na festiwalu performance i część rzeczy jest online, część jest na żywo i jest bardzo trudno iść przed ten monitor i gapić się, co ci ludzie robią online, jeśli możesz tych samych, albo nie tych samych, ale też oglądać rzeczy na żywo i spotykać tych ludzi. Jeśli mówiłem wcześniej, że performance to jest rodzaj komunikacji z drugim człowiekiem i tego spotkania, to online to działa w inny sposób. A powiedz, Paweł, jak ten czas tej pandemii koronawirusa wpłynął, czy może wpłynie na twoje życie, na twoją sztukę? I jak myślisz, czy też jaki to może mieć wpływ na sztukę innych artystów? No właśnie, to jest to pytanie. Możemy tak naprawdę domyślać się tylko i rozmawiać o swoich bieżących odczuciach, bo to będzie jasne w dłuższej perspektywie. Na razie mamy to te pół roku niecałe. Początek za zamknięcie, siedziałem na kwarantannie 2 tygodnie w domu sam. Było to ciekawe doświadczenie, bardzo bez kontaktu. Wróciłem z zagranicy i no i zamknąłem się w domu. I z jednej strony to jest coś, o czym wielu ludzi mówiło i marzyło, żeby tak odciąć się, zamknąć, czytać książki, pracować w skupieniu. To też było, ale też były te potrzeby społeczne rozbudowane i to myślę, że różni artyści, różni ludzie w ogóle na różne sposoby to przerabiają przez siebie. Mi jest czasem potrzebna taka izolacja. Ja się nie obrażam na tę sytuację też. Pracuję z tym, co jest. Tak jak zazwyczaj. Jest pandemia, to transformuję w to ze swoją pracą. Choć tak naprawdę pracuję zazwyczaj na tym bezpośrednim kontakcie z innymi ludźmi, więc jakby te prace kasują się, trzeba transformować wszystko, albo przenosić do internetu, czyli transformować metody pracy. Jest to wymagające, czasem trudne, a czasem otwiera nowe możliwości i właśnie tak. A powiedz, Paweł, bo widziałam, że prowadzisz warsztaty zdalnie, a czy robiłeś właśnie jakieś działania performatywne do kamery, czy brałeś udział w jakimś takim internetowym festiwalu sztuki performance przez te miesiące? Nie. Nie brałem udziału. Miałem kilka zaproszeń, ale jakoś jakoś nie robiłem tego. Robiłem warsztaty
Ale nie performance, warsztaty artystyczne, sztuki z dziećmi i jakby transformowałem te techniki, jakimi mieliśmy pracować, żeby to się dało do kamery robić, ale też po paru miesiącach już wszyscy byli zmęczeni tym komputerem i gapieniem się w kamerę i taką komunikacją. W końcu udało się spotkać na żywo i było bardzo przyjemnie. Dziwnie trochę po takim czasie, po komunikacji online. Ja nagrywałem swoje prace do kamerowe, których nie pokazywałem jeszcze nikomu. Aha. No. A powiedz jeszcze coś takiego, bo na początku, kiedy cię przedstawiałam, to mówiłam o tych różnych pasmach tej twojej aktywności. I powiedz mi, które z tych pasm najbardziej cenisz, z którego za nic byś nie zrezygnował i które jakby cenisz, lubisz najbardziej te swoje po prostu pasma. Nie, nie ma odpowiedzi na to pytanie. No dobra, to tak, dobra. Lubię też wszystko, nie lubię, czasami też nic nie lubię i wszystko bym porzucił, no. Zmienił, robił coś zupełnie innego, a czasami jestem zadowolony, a czasami jestem niezadowolony też z tego. I to nie wiem, nie ma odpowiedzi. No rozumiem, możesz nie znać odpowiedzi, to nie jest obowiązkowe. A powiedz mi wobec tego, jakie jest ulubione twoje performance, które ty robisz? O nie. Które lubisz? Czyli seria pytań bez odpowiedzi. No, nie a powiedz. Powiedzieć. No dobra, to nie możesz, nie, też masz prawo. Ale powiedz. Czasami mam taką perwersyjną przyjemność z tego, że na przykład coś jest takie jedno działanie do kamerowe, które w Polsce ludziom się nie za bardzo podoba, ale za granicą się podoba i jakby mam taki rodzaj przyjemności z tego, jak tak ktoś patrzy i tak nie wie w ogóle, co z tym zrobić. Aha. A powiedz mi wobec tego, jeżeli nie twoje, to jakie performance jakiegoś innego artysty jakby lubisz, to niekoniecznie musiałeś to widzieć na żywo. Może to być, że ktoś ci opowiadał, albo widziałeś dokumentację, albo zdjęcie. Ja najbardziej lubię, jak ktoś mi opowiada cudze performance i wtedy są różne te, to też jest jak ta komunikacja online, inne pasma przenosi się. Są cholernie trudne pytania. Nie, nie, tak? ja chyba nie chcę odpowiadać. Lubię, dobrze, lubię dobrze, różne performanse nie i lubię bardzo różne rzeczy i niektórym się podobają bardzo, a niektóre bardzo nie podobają, ale też ja nie lubię takich stanowczych deklaracji, bo też to w pamięci pracuje obraz czegoś performance tak albo inaczej. Może będzie mi się podobało bardziej, jak opowiem to moje najbardziej nieulubione performance komuś, to może wtedy mi się spodoba albo
jak zderzę to, co ja zapamiętałem z dokumentacją po latach. Lubię, jak to też zmienia się, jak jeden człowiek 10 lat temu robił takie performance, a teraz robi takie inne, albo robi odcinek tego samego performance co roku w tym samym miejscu. Aha, jest aha. Taka jedna artystka. To jest niezłe. Serial. A powiedz mi, to może jak nie chciałeś, no masz prawo nie odpowiadać na niektóre pytania, ale może na to mi odpowiesz. Kiedy osiągasz większą korzyść dla siebie, dla swojego rozwoju z performance, które jest udane, twoim zdaniem, czy nieudane? To są inne korzyści. No, powiedz. Bo ja na przykład tak mam, że największe korzyści, można powiedzieć, dla mego rozwoju, jeżeli można tak powiedzieć, wyciągam i największe doświadczenia z tych nieudanych, te kompletnie perfekcyjnych. Tak. Jak polegniesz, albo jak coś jest tak już przytłaczające. Tak, bo wtedy od tego jest... To może, że ciągnie trochę w dół, ale też jest łatwiej to rozebrać na elementy i jakby myśleć sobie, co poszło źle. A kiedyś miałem to poczucie, że to nawet nie po performance, co po stworzeniu jednej pracy, że tak jest bardzo fajnie i już i mnie zatkało po prostu i nie mogłem przez jakiś czas robić nic, bo jakby nie no, można by mówić o stymulacji negatywnej, nie? Ale to... No, ale słuchaj, Paweł, na pewno pamiętasz taką sytuację, jak pracowaliśmy w jednej przestrzeni w 2014 roku w Drohobyczu, w willi Jarosza, na festiwalu Brunona Schulza. Tak, pamiętam. No i to była ta właśnie taka bardzo tam fajna sytuacja, ta okoliczność tej pracy. I wtedy na przykład jak tak myślę o tym wszystkim, że wszystko tak jakby... Nam wszystkim się jakby robiło samo, że jedziemy do Drohobycza i właściwie wszystko już się dzieje. A mi to się może jakoś działało najwyraźniej. Natomiast 4 lata później w Drohobyczu, w czasie mojego wystąpienia, jakby wszystko totalnie jakby mi się zatkało. Że nawet można tak powiedzieć, że mówiłam do siebie, co było odbierane jako jakieś przerwy. I dopiero jak już to skończyłam, bo to się musiała ta katastrofa dopełnić totalnie, to sobie pomyślałam, czemu jestem taka głupia? Przecież mogłam to zrobić wszystko zupełnie inaczej. No właśnie, to tak. Ja w tym 2014 roku tam wtedy miałem poczucie katastrofy. Też przyjechałem, byłem z jakimiś wyobrażeniami, było bardzo fajnie, dużo dobrych ludzi, Drohobycz niesamowity z pełnym tym szaleństwem Bruno Schulza. Ja byłem jakieś 2 tygodnie po performance w
Berlinie i pomyślałem sobie, że wezmę te same rekwizyty i sprawdzę, jak to działa w drogobyczu. Bo mi to jakoś pasowało i... Ale w tym Berlinie miałeś ten garnitur też i te buty i ten... Kołnierzyk, tak? Tu właśnie wychodzą te przesunięcia geograficzno-mentalne, które tak bardzo lubię, ale które są właśnie czasem wzbudzają to poczucie porażki. Absolutnie. Ale jakby... No tak, ja myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy temat. Ta porażka i katastrofa po prostu w sztuce. Zwłaszcza w sztuce performance. I że to oprócz opowiadania sobie tych, co się widziało gdzieś tam kiedyś, czyjeś performance'y, które jeszcze na przykład nie były zdokumentowane albo jest gdzieś niedostępna ta dokumentacja, to opowiadanie sobie o tych swoich własnych porażkach też jest bardzo ciekawym obszarem. Tak, tak, zgadzam się. Że te rozmowy nigdy nie mają końca. A powiedz, Paweł, co teraz robisz? Nad czym pracujesz? Teraz? Teraz tak. Próbuję wyjść ze skorupki. Takiej skorupki, która jest ponazywana na różne sposoby i też ze skorupki swoich wyobrażeń o sobie samym i jakby robić nowe prace, które są zupełnie inne, albo które są czymś, żeby dokopać się w sobie do takich rejonów, które nie pozwalałem sobie długo z różnych przyczyn. I pracuję z kamerą też. I drążę. Jakby to nie nazywa się jeszcze, ani nie wiadomo, czym to będzie. Mam tyle pomysłów, które piszę właśnie, rysuję jakieś szkice tego, co mogłoby powstać. No, rozumiem. Jest parę rzeczy, parę zaproszeń, wyjazdów gdzieś tam. Też zastanawiam się nad tym, który piszę, jak wiesz, też, żeby ten język, tym językiem to też posługiwać się, bo właśnie to... To nie jest to narzędzie, to ciało tylko, też język właśnie w mowie i w piśmie. Też jakby tu wracając do samego początku, bo to mnie bo trochę bardziej mogę mówić teraz i te słowa się bardziej artykułują niż jak miałem 15 lat. I mnie język pociąga też na różne sposoby i no właśnie. No rozumiem, a powiedz mi, bo tak normalnie bardzo dużo jeździsz, podróżujesz, jesteś na tych różnych festiwalach, rezydencjach, różnych tam warsztatach, też jeszcze teatralne różne historie. Ale kiedy nie podróżujesz, tylko jesteś na miejscu, to jak wygląda taki twój dzień? Czy masz jakieś takie rytuały związane z pracą? I jakie to są te tryby tej codzienności twojej? Czy mógłbyś, nie wiem, opisać to miejsce? Czy te miejsca, gdzie się czujesz dobrze, które sprzyjają... nie wiem, twojej pracy, twojemu skupieniu. Może to bardziej procesy niż miejsca. Jakby jeśli nie muszę robić rzeczy niezwiązanych z tą pracą twórczą, nazwijmy to tak.
I telefon nie dzwoni cały czas, a zazwyczaj dzwoni. To jest o tym skupieniu. Próbuję się i izolować, skupić się i pracować. Nie mam pracowni, nigdy nie mam pracowni. Pracuję w domu, w głowie i w komputerze. Albo chodzę na spacery, albo wyjeżdżam z miasta i gdzieś łażę po krzakach tak zwanych. Zawsze mam notatnik ze sobą i telefon do rejestracji. To jest jedna część pracy, a druga część pracy to są spotkania z ludźmi i rozmowy. Bo bardzo na różne sposoby stymulujące rozmowy, a czasami wyprowadzające na manowce. Ale głównie pracuję jakby bardziej w nocy niż w dzień. Albo właśnie wstaję bardzo rano i wtedy też, żeby zmieniać sobie, jakby wychodzić z nawyków i jakby sprawdzać inne opcje funkcjonowania. No ale wspomniałeś o tych spotkaniach z ludźmi, o rozmowach, które nieraz prowadzą na manowce, a powiedz mi, czy w czasie tych rozmów lubisz się dzielić swoimi pomysłami, czy raczej rozmawiać, nie wiem, o tym, co było, albo naokoło, jakby to tak wprost o tych pomysłach nie szczególnie, ale naokoło o różnych sytuacjach wokół też tych pomysłów, albo o zdarzeniach z ludźmi. Bardzo interesujące są często plotki, na przykład. Ale plotki na temat strategii artystycznych, czy skandali w środowisku sztuki? Nie, no, prywata. Prywata, tak. Czy prywata na poziomie dnia codziennego, co tam u sąsiadów, czy nie, w rodzinie, nie. Czy wśród przyjaciół? Na różne sposoby. Na różne sposoby i to towarzyskie. Ale to też jakby to nie są, to nie jest to sedno sprawy. To są takie miękkie wypełniacze czasu, na przykład mógłbym tak powiedzieć o tym teraz. Ale wracam do domu i zastanawiam się i myślę sobie o tym, jakby też tej sztuce całej i jakby jak to działa, jak ludzie rozumieją to, co właśnie, jak ten świat sztuki i artystów działa i nie artystów. Też próbuję wychodzić poza tą bańkę artystów i sztuki, i jakby tutaj to tak zwane codzienne życie eksplorować. Raz właśnie bardziej w tą codzienność i w te wszystkie funkcje, czasami bardziej w sztukę. Czasami trzeba jedno bardziej porzucić, odciąć, czasami drugie. Ale to wydaje mi się, że robi jakiś balans też w głowie. Ja myślę, że wiesz co, Paweł, że to, co ty nazwałeś tymi plotkami, to de facto nie są plotki, to są raczej takie opowieści o ludziach, którymi się jakby ludzie interesują. Bo jeżeli się rozmawia o tych ludziach, nie wiem, których się kocha, lubi, szanuje, ciekawi, co oni robią, no to jest to jakiś po prostu
wyraz przyjaźni, zainteresowania, że nie jest to wredne, tylko jest po prostu mówienie o tych ludziach. No tak, kiedyś, tak. No, że to nie są plotki jako plotki. Jeszcze kiedyś na przykład to Wojtek Kozłowski chyba taki termin, że ile tam razy byłam w tej Zielonej Górze, to on mówi, no tak, no i przyjdzie taki moment, że będziemy sobie opowiadali te życiorysy tych wszystkich starych performerów. Żeby po prostu po raz kolejny o tym samym, ale w zupełnie nowej interpretacji. No, tak, że tak, nowe tak. Interpretacje. Ale to jest też, to jest ten rodzaj, jakoś tak słowo jedno mi przyszło na ten rodzaj poświęconej uwagi przez te plotki, jak wcześniej powiedziałem, ale to słowo to jest czułość, żeby czule kogoś wspominać i jakby... No tak, że właśnie to jest ta... To czułe tak. Wspominanie innych artystów, które daje, jest pretekstem fajnym, żeby mówić o tym, jacy oni są, co robią, czego nie robią, co się pamięta, i to wydaje mi się, że to są bardzo istotne zajęcia. No to ja to robię jako część mojego procesu twórczego, to robię właśnie to. No. I robiłem to też w czasie, jeśli teraz jeszcze raz można wrócić do pandemii i do tego zamknięcia całego, to robiłem to też dużo przez telefon, przez internet, rozmawiałem z ludźmi, żeby też właśnie o tych poruszając te wątki i jakby żeby być z nimi. I obserwowałem i te swoje prace gdzieś tam trochę w ukryciu zawsze to powstaje. Nieśmiało trochę, w nieśmiałości też. No słuchaj Paweł, bo na pewno nie udało nam się wyczerpać motywów takiej rozmowy, ale może jest coś, o czym chciałbyś wspomnieć, a czego ja ciebie nie zapytałam, a ty też nie pojawiło się w twoich odpowiedziach, to teraz masz taką okazję. Ja myślę, że jeszcze pogadamy kiedy ty się to no się to wyartykułuje. Tak, to jest w końcu podcast, to możemy jeszcze robić kolejne odsłony, czy kolejne odcinki, bo myślę, że jakieś nowe motywy się pojawią, a jak nie nowe motywy, to nowe interpretacje, albo nowe po prostu jakieś... Tak, nowe sytuacje do omówienia. Do omówienia i... Albo nowe jakieś możliwości techniczne, czy nowe w nas właściwości uświadomione, czy zobaczone, które dadzą z kolei pretekst do mówienia o warsztacie w innej zupełnie interpretacji, czyli o nas jako o tym medium najważniejszym w sztuce performance. A powiedz, Paweł, czy chciałbyś mnie o coś zapytać? To nie musisz, jeżeli nie chcesz, nie masz takiego pytania albo nie chciałbyś usłyszeć odpowiedzi. Ja tak myślę sobie, że znamy się długo, ale też mnie zawsze zastanawia, skąd się biorą te pomysły i ta przewrotność i w ogóle te opowieści spotkania, tak, ale jakby w
tobie samej, gdzie są te źródła takich i tych psotnych pasm i tych właśnie poważnych, i jak to się u ciebie jak no. balansuje się tak naprawdę, o to chciałem zapytać. No ja myślę, że tych odpowiedzi jest bardzo dużo w zależności od interpretacji, od nastroju dnia, od obszaru, w którym się znajdujemy, czego to dotyczy, i można też odpowiedzieć bardzo poważnie, mogłabym ci odpowiedzieć, może też psotnie. I na przykład dzisiaj przyszedł mi do głowy taki jakby motyw, że kobietom artystkom się zarzuca, że nie są dość feministyczne, to nie wiem, czy to dobrze, w mówieniu o sobie, czy w rozmawianiu z ludźmi. No i na przykład przyszło mi do głowy na zasadzie takiej właśnie psotnej, żeby odpowiedzieć, że ta przewrotność to się bierze też z tych moich korzeni, które mi tam dają moją siłę, ponieważ na przykład jak oczywiście nie odpowiadam ci na to pytanie tak wprost, ani w ogóle nie, ale jakbym musiała, nie, no to bym powiedziała, że na przykład moja babcia Zarzycka była pierwszą feministką we wsi Żurawie Bagno, nie? I kiedyś ktoś mnie zapytał, co ona mówiła. Ja mówiłam, że mówiła bardzo dużo albo nie mówiła nic, ale w gruncie rzeczy nie musiała nic mówić, bo robiła, co chciała, nie? Czyli to jest też tak, że taki motyw, że dajesz sobie takie pole, że możesz robić, co chcesz, nie? No, ale też wiadomo, że wszelkie pola i obszary naszej aktywności i tak są ograniczone i my jesteśmy ograniczeni. Ale przynajmniej taki jakby motyw tej wolności, że ja nad tym nie wiem, czy pracuję, ale czy tak mogę powiedzieć, że to nad tym pracuję, ale staram się, na ile mogę, z tej mojej wolności wyobrażonej jakby korzystać. No i w tej jakby w tych obszarach tej wolności, no to właściwie nie obawiam się, że tam będę zbyt głupia, albo zbyt mądra, albo jakaś tam przeintelektualizowana, albo że coś powiem o zdanie za dużo. W związku z tym myślę, że poza tym jestem już w tym wieku, że mogę sobie pozwolić, żeby mówić jednego dnia w jakimś tam jednym tonie, a na drugi dzień odwracać rękawiczkę na drugą stronę i zaczynać o tym samym, ale od początku. No ale generalnie też mi się wydaje, że to nie chciałabym też, żeby to tak zabrzmiało, nie? Że staram się jako ta artystka być tym takim, no tej artystka sztuki performance i nie tylko performance, że jakby staram się być tym medium, przez które to wszystko przepływa. Że jakby wiadomo, że każdy z nas jest tym takim, jak to mówi Zbyszek Warpechowski, indywiduum artystycznym, ale ja bardzo bym chciała, żeby to indywiduum, to ono nie dryfowało w stronę tego ego, takiego pawiańskiego, tylko żebym była tym takim medium, takim, które ma zainstalowane to nie wiem, sitko do przesiewania, ten
jakiś ekran do przerabiania, że po prostu przeze mnie to wszystko przepływa. Że jakby, mówiąc bardzo trywialnie, że nie mam jakby żadnego interesu w tym, co robię. No to też tak może głupio zabrzmieć, nie? Ale generalnie jakby to no już taką najbardziej sytuacją idealną, no to jest takie, no takie bycie takim nikim, mm-hmm. tym takim mm-hmm. absolutnie mm-hmm. już przeźroczystym mm-hmm. medium, mm-hmm. że po prostu i wtedy nie ma tych ograniczeń, bo to może tak przepływać lub inaczej, są takie decyzje, inne decyzje i wiadomo, raz jest śmiesznie, raz jest smutno, raz coś nie wychodzi i w ten można szukać w tym wymiaru jakiegoś, nie wiem, uniwersalnego. Można się też jakby pogodzić z tym, że to jest ciągle to samo, nie wiem, ale na nowo odczytane. Mhm. Ale to też jakby te lata praktyki twojej bycia w tym, tu chyba też jest to... To ważne, że czy to się zmienia, czy to jest jakby... Ja myślę, że się zmienia. Zmienia się sposób artykułowania. Mhm. Tak jak patrzę na siebie, że zmienia się mój język. Natomiast wydaje mi się, że postawa generalnie się chyba nie zmienia. Okej. Okay. Że można, że na przykład to jest, jak jesteś już artystą w pewnym wieku, no i to jest fajna zabawa, bo patrzysz na siebie, na swoje prace z punktu widzenia swojej, jak to się mówi, dzisiejszej świadomości, nie? Mówisz o tym swoim językiem, który jest językiem twojej sztuki, nie? Który, bo ja na przykład jak patrzę na swoje prace, na przykład na dokumentację tych performance mówionych, no to wyraźnie rozróżniam te prace, które powstawały, kiedy ten kształtowały się, jak to się mówi, podstawy mojej sztuki, kiedy się ten jakby uczyłam tego artykułowania. Mhm. A kiedy już jakby mówiłam w tym języku, a potem jak to się zmieniało. Ale generalnie jest to ten sam język. Czy ta moja postawa też jest taka sama, czy podobna. I w związku z tym, że ta zmiana też jest, bo to jest jakby cały czas to samo, i podobnie, ale w tym są te zmiany. W związku z tym, no tak jak w życiu i sztuce, no są te zmiany. Tak jak we wszystkim, jak w przyrodzie, jak w życiu człowieka, że są zmiany nastrojów, zmiany, nie wiem, myślenia, zmiany samopoczucia, że się wchodzi w pewne, nie wiem, opary jakieś wydarzeń, jest się zaindukowanym, to znowu przez siebie przechodzi i cały czas jakby wracasz do tego swojego, tego nie wiem, całego, nie wiem jak to nazwać, głównego nurtu, który cię jakby prowadzi, nie? Bo to nawet nie jest to, że ja to ciągnę, tylko to jest coś takiego, co mnie jakby prowadzi, że ja też jakby w jakimś sensie temu się poddaję, że jakby już jestem w tym wieku, że mogę to puścić po prostu. Mhm. No to bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe.
Czyli na pewno nie chcesz czegoś powiedzieć? Na zakończenie. Miałem taki pomysł, bo właśnie przyszedł chwilą, że może jakby ktoś chciał skomunikować się i pogadać, to ja zapraszam, możemy gadać. No, jeszcze wiesz, na koniec zakończenia pierwszego cyklu tych podcastów może będzie jakiś rodzaj tego, jak to się mówi, webinaru, no to się zapraszam, bo może to właśnie, nie wiem w jaki sposób to zrobić, że wszyscy goście moi i wśród nich ty i ja będziemy rozmawiać wspólnie, plus jeszcze jacyś obserwatorzy, którzy tego słuchali. Bardzo chętnie, jeśli to jest możliwe, to spotykajmy się, rozmawiajmy, dzielmy się rzeczami, pomysłami, ideami albo wątpliwościami. No to słuchaj. I z tą czułością jeszcze właśnie. No to przy najbliższym spotkaniu sobie znowu opowiemy jakieś życiorysy jakichś artystów. Dobrze. No. Słuchaj, to bardzo ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do tej rozmowy. Dziękuję również. Bardzo, bardzo dziękuję za tę rozmowę. I jeszcze możesz tutaj jeszcze sobie być po prostu. A ja w tym czasie pożegnam się ze słuchaczami. Bo może ktoś akurat dopiero w tym momencie nas zacznie słuchać, więc muszę tych ludzi poinformować, czego słuchali. No i to czego akurat wysłuchaliście, to był kolejny odcinek podcastu pod tytułem Performance bez tytułu. Gościem dzisiejszego odcinka był Paweł Korbus, artysta performer. Ja nazywam się Ewa Zarzycka i jestem artystką sztuki performance. I nie tylko performance, w ogóle artystką, po prostu artystką. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek mojego podcastu.